dziennikarz śledczy, Jon Stoklasa, dostał dostęp do materiałów będących archiwum Stiga Larssona. To było przechowywane przez te lata od jego śmierci pod zamknięciem i po raz pierwszy zostały ujawnione te zbiory dokumentów i dziennikarz wspomniany dostał możliwość napisania o tym książki. Tych materiałów jest tak dużo, że skupił się na razie na jednym wątku. Jak wiemy, Stig Larsson był przede wszystkim dziennikarzem śledczym. Przez lata pracował dla gazety, która tropiła różne afery polityczno-gospodarcze. I wśród takiej właśnie ciekawszej i do dzisiaj nie do końca rozwiązanej afery było morderstwo Olafa Palmego. I okazało się właśnie, że pan Stoklasa dotarł do mnóstwa materiałów, które Stig Larsson w tej materii znalazł. Kompiluje to i kończy pisać tak, żebyśmy mieli premierę na wysokości września, października. Będzie to premiera w kilkunastu państwach równoczesna. No, temu, komu się uda zdążyć, bo prawa kupiło około 30 państw już. Więc kto zdoła, ten właśnie wyda równocześnie i będzie też równolegle prezentowany film dokumentalny powiązany z treścią tych materiałów.